Teraz pytanie, czy jednak samorząd jest zainteresowany kupnem udziału, czy budową nowego ujęcia? Ja bym jeszcze, czy zapoznano się z wynikami badań, jakimiś ekspertyzami dotyczącymi jakości wody, bo też różne nadzą słuchy, że ta woda jest coraz gorsza. Czy takie ekspertyzy będą przeprowadzone, bądź są, czy można te wyniki będą dostępne mieszkańcom? Proszę Państwa, wyniki są bardzo dobre i są one do wglądu w Zakładzie Produkcji Wody. Woda dostarczana mieszkańcom miasta i gminy Nowa Dęba jest wodą spełniającą wszystkie wymogi, wszystkie parametry, jakie są ustalone przez odpowiednie przepisy i regularnie kontrolowana przez stację sanitarno-epidemiologiczną. I że tak jest, to świadczy o tym, że woda butelkowana, dębianka jest sprzedawana. Także tu nie ma żadnego zagrożenia. To już po raz kolejny powtarzam, że Zakład Produkcji Wody dostarcza mieszkańcom wody naprawdę bardzo dobrej jakości. Nie ma powodów do zmartwienia. Czy po prostu złoża, jest jakieś... Są problemy ze złożem, tak, ale to jest problem, który będzie wymagał bardzo poważnych prac. Znalazły się tam związki chlorowce organiczne, które są pewnie pokłosiem tego, że tam jest przemysł w tej strefie ochronnej ujęcia wody. Był przemysł, który kiedyś, pamiętamy, przed laty 20-30, traktował środowisko jako rzecz taką uboczną, ważna była produkcja. Ale tak jak mówię, Zakład Produkcji Wody prowadzi wszystkie działania, żeby tu absolutnie nic złego się nie wydarzyło i dostarcza świetnej jakości wody. Ale agencja chciała to zrobić przed laty za 2 200 000 zł. Uważamy, że na dzisiaj, że taka kwota jest dla nas nie do przyjęcia, ponieważ, tak jak mówię, te pewne uwarunkowania powodują, że tam trzeba będzie się zaangażować w samo ujęcie, które trzeba będzie zmodernizować, tak, by być zabezpieczonym na wszelkie tego typu zdarzenia, że coś tam gdzieś złożył się pojawi. Już na samym ujęciu nowoczesne urządzenia będą eliminować takie problemy. A więc trzeba tam zainwestować w to ujęcie wody. I teraz zapłacić do Warszawy 2 miliony złotych i wziąć ujęcie i realizować kolejne zadanie za kilka milionów złotych, to musi być bardzo poważna i ostrożna decyzja samorządu lokalnego. Dlatego uważamy, że wycena, i taką rozmowę przeprowadziłem z panem prezesem Karabułą, że ta wycena, która będzie teraz robiona, powinna uwzględniać tą złożoność sytuacji Zakładu Produkcji Wody, te problemy ze złożem, ale też i to, że w ten zakład trzeba zainwestować bardzo duże pieniądze, kilka milionów złotych, żeby go zmodernizować, żeby na kolejnych 30-40 lat mógł spokojnie służyć mieszkańcom. I mam taką deklarację prezesa Karabuły, że wycena będzie uwzględniać te warunki, a więc jeżeli ta cena gdzieś prawdopodobnie na koniec kwietnia zostanie ustalona w sposób dla nas do przyjęcia, to gmina dokona wykupu udziałów i rozpocznie działania zmierzające do modernizacji tego ujęcia. Chcemy, żeby to był duży projekt, który gdzieś w miesiącu listopadzie, grudniu złożylibyśmy wniosek o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, obejmujący zarówno modernizację tegoż ujęcia, jak też przebudowę sieci wodociągowych na terenie miasta i na terenie Sołec oraz budowę nowych odcinków sieci w strefach inwestycyjnych, bo to jest punktowane, bo to są w kryteriach programu operacyjnego, są za to punkty i o tym też musimy myśleć. Natomiast jeżeli agencja uzna, że ten zakład jest bardzo cenny i należy wziąć za niego duże pieniądze, to my mamy wersję B, przewidującą możliwość lokalizacji nowego zakładu produkcji wody. Mamy już pozwolenia na wykonanie odwiertów pod sprawdzenie, czy są zasoby wody. Niedaleko od tego ujęcia, około 900 metrów w stronę Rozalina. I też przygotowujemy się do takiego przedsięwzięcia, że
robimy wiercenia, budujemy studnie, budujemy zakład produkcji wody i dostarczamy mieszkańcom wodę. A nie wykładamy więcej pieniędzy niż gdybyśmy chcieli kupić udziały. Bo tak mniej więcej można powiedzieć, że 2 miliony złotych na udziały, to z drugiej strony 2 miliony złotych plus proporcjonalnie do tego jeszcze ze 3-4 miliony złotych środków unijnych daje nam szansę na zbudowanie nowego ujęcia wraz z modernizacją sieci. Jeżeli mamy mieć nowe ujęcie, a tu mamy sobie wziąć stare, zapłacić i jeszcze go modernizować, dokładać, no to taki rachunek wydaje się dość logiczny, ale jednak bierzemy pod uwagę to, że to ujęcie, które jest, ono jest w dobrym miejscu, należy go tylko zabezpieczyć, ma już wszystkie stosowne pozwolenia, więc tak naprawdę wolelibyśmy odkupić udziały w zakładzie produkcji wody tylko po sensownej cenie z możliwością jeszcze rozłożenia na raty, to byłoby dla nas korzystne. A tak jak mówię, to gmina może być beneficjentem środków unijnych, może być też zakład produkcji wody, ale nie ma pieniędzy na wkład własny. A agencja nie da, bo agencja po prostu nie tu w ogóle nie prowadzi żadnej polityki inwestycyjnej. A my jesteśmy tym zainteresowani. Stąd te rozmowy, które powiem szczerze, przybrały trochę na sile po zmianie w składzie zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu. Odeszła członek zarządu, która była odpowiedzialna za nasz zakład, ale tak naprawdę to zajmowała się stoczniami. Przyszedł nowy członek zarządu, który uznał, że no należy rozsądnie podejść do oceny tej spółki, jej wartości i mam nadzieję, że tak się stanie.